Thank mm -hmm. you. Zdawałoby się, tak już mówiłem wcześniej, że sąd jest czymś tragicznym, a w zasadzie sąd jest dobrą no nowiną dla nas. Tak teraz siedem ostatnich plag no jest czymś tragicznym. Ale. Dla jednych tak, a dla drugich niepojętą radością. Ale aby zacząć mówić o najtragiczniejszych wydarzeniach, w dziejach ludzkości, przed którymi ostrzega nas poselstwo właśnie Trzeciego Anioła, tak studiowaliśmy, musimy ponad wszelką wątpliwość zrozumieć, co oznacza zwierzę, bestia w tym ostrzeżeniu, co oznacza obraz zwierzęcia i co oznacza znamię jego imienia. Jeżeli Pan Bóg ogłasza upadek Babilonu i wzywa swój lud do opuszczenia go, abyśmy nie byli uczestnikami plag na niego spadających, to musimy bardzo dokładnie wiedzieć, co znaczy pokłonić się zwierzęciu, jego posągowi. I na czym polega przyjęcie znamienia na czoło i na swoją rękę? Wydawałoby się, że są to dla nas oczywiste kwestie, ale jednak zauważyliśmy, że biorąc pod uwagę wydarzenia na tym świecie, coraz większa grupa ludzi z adwentyzmu i z jego obrębu upatruje znamię zwierzęcia w zupełnie czym innym. Jak na przykład, czy w jakimś tam chipach, czy w zaszczepianiu się przeciwko COVID-19. Oczywiście takie absurdalne poglądy nie mają swojego pokrycia w Słowie Bożym. I przy tej okazji od razu pragnę zaznaczyć, że nasze rozważanie nie będzie dotyczyło tego, czy mamy się szczepić, czy nie. Pragnę jedynie zwrócić naszą uwagę na określone przez Boga zasady. Na bazie których chrystianin powinien funkcjonować w tym ciemnym świecie, aby być w nim światłem i drogowskazem dla ocalenia innych. Nikomu nie powiem, aby się zaszczepił, i nikomu nie powiem, aby się nie zaszczepiał, lecz aby spojrzał na Chrystusa i dał się Jemu prowadzić nie tylko w tej kwestii. Ale tak jak cały tydzień studiowaliśmy, ale w każdej, która dotyczy każdego zakresu naszego życia, to w nim, jak pamiętamy, jest życie i zdrowie. Ale zacznijmy od kwestii, które zaznaczyłem już na początku. Przeczytajmy zatem fragment z Apokalipsy. On też sprawia, że wszyscy mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy, otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, i że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. Przede wszystkim, znamię bestii czy zwierzęcia nie jest żadnym fizycznym znakiem. A odnosi się do kwestii oddawania czci. Dlatego też trzeci anioł ostrzega, że ten, kto przyjmie to znamie i pokłoni się bestii, to będzie musiał wypić wino gniewu Bożego i skończyć swój żywot w ogniu pochłaniającym. Oddawanie pokłonu bestii i jej wizerunkowi czy obrazowi oznacza oddawanie czci. Tak więc ci, którzy w ten sposób będą oddawali cześć bestii, otrzymają jej znamię na swoim czole lub ręce. Oddawanie czci w taki sposób sprzeczny jest z prawem Bożym. A dostrzegamy to w kolejnych słowach, które tym razem mówią nam o tych, którzy tego znamienia nie przyjmą, nie przyjmą. Tu się właśnie okaże wytrwanie świętych, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa. Tak więc musimy podkreślić ponad wszelką wątpliwość. Że dążenia szatana mają na celu doprowadzenie całego świata do fałszywej formy kultu, która spowoduje otrzymanie znamienia bestii. Co więcej, ta fałszywa forma kultu będzie wymuszona na mieszkańcach Ziemi przez drugą bestię zwierzę. Ona sprawia, a więc posiada sprawczą moc. Słowo sprawi, su sugeruje więc zmuszanie. Czym zatem jest ta fałszywa forma kultu? Aby zrozumieć, czym jest znamie bestii, bo to jest bardzo ważne, najpierw musimy dowiedzieć się, kim jest ta pierwsza bestia. W biblijnych proroctwach bestia czy zwierzę oznacza króle, królestwo. I widzimy to na przykładzie proroctwa z księgi Daniela. Czwarte zwierzę oznacza czwarte królestwo na ziemi, które jest inne niż wszystkie królestwa. Ono pochłonie całą ziemię, podepcze i zmiażdży ją. Stąd możemy ustalić, że zwierzę z 13 rozdziału Apokalipsy, od którego pochodzi znamię, jest politycznym mocarstwem ale nie jest tylko mocarstwem politycznym ale również potęgą religijną. I przeczytajmy dalej. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc. A także zwierzęciu oddali pokłon mówiąc: "Ktoż jest podobny do zwierzęcia i któż może z nim walczyć?" Fakt że zwierzę to otrzymuje pokłon, prowadzi nas do wniosku, że jest ona potęgą religijną i polityczną zarazem. W tych słowach mowa jest o Watykanie jako mocarstwie religijno-politycznym. Zwierzę, królestwo, to jest inne od wszystkich innych królestw. Watykan jest potęgą zarówno religijną, jak i polityczną. Suwerennym państwem i również siedzibą kościoła rzymskokatolickiego. I czytając dalej opis tego zwierzęcia z rozdziału 13 Apokalipsy, zobaczymy więcej podobieństw względem Watykanu. I zaczynając od początku rozdziału, czytamy: I widziałem wychodzące z morza zwierzę, które miało dziesięć rogów i siedem głów, a na rogach jego dziesięć diademów. A na głowach jego bluźniercze imiona. Zastanówmy się nad tą częścią mówiącą o bluźnierczych imionach. Biblia podaje dwie definicje bluźnierstwa, o które, jak pamiętacie, oskarżano Jezusa, choć akurat w jego przypadku były one bezpodstawne. I zapoznajmy się z tymi bluźnierstwami. A więc pierwsze bluźnierstwo podawanie się za Boga. I czytamy, odpowiedzieli mu Żydzi, nie chcemy cię kamienować za dobry czyn, ale za bluźnierstwo, za to, że ty, będąc człowiekiem, uważasz siebie za Boga. I drugie bluźnierstwo, odpuszczanie grzechów. Jakim prawem on to mówi, przecież to bluźnierstwo. Któż może odpuszczać grzechy prócz jednego tylko Boga? Zatem, czy Watykan podaje się za Boga, twierdząc, że ma moc odpuszczać ludziom grzechy? Tak. Dla przykładu, jednym z tytułów papieża jako głowy Kościoła jest tytuł Ojciec Święty. Tak? To właśnie w taki sposób Jezus nazywał swojego Ojca w niebie, gdy modlił się do Niego za swoich uczniów. Czytamy: Nie jestem już na świecie, ale oni są na świecie, a ja idę do Ciebie, Ojcze Święty. Zachowaj w Twoim imieniu tych, których mi dałeś, aby byli jedno jak i my. I teraz, dla przykładu, kardynał Sarto, który jako papież przybrał imię Piusa X, powiedział takie słowa: Papież reprezentuje samego Jezusa Chrystusa. Papież Leon XIII powiedział: Na tym świecie zajmujemy miejsce Boga Wszechmocnego. A w roku 1302 papież Bonifacy w liście do Kościoła Katolickiego stwierdził: To też oznajmiamy, twierdzimy, określamy i ogłaszamy. Że posłuszeństwo każdej istoty ludzkiej biskupowi rzymskiemu jest konieczne dla osiągnięcia zbawienia. Natomiast w Słowie Bożym o Jezusie czytamy takie słowa: Nikt nie może dostąpić zbawienia inaczej niż tylko w nim, bo nikomu na świecie nie dał Bóg imienia, w którym moglibyśmy osiągnąć zbawienie. A właśnie w kwestii odpuszczania ludziom grzechów, zarówno papieże, jak i księża, przypisują sobie takie prawo. Doktryna kościoła katolickiego stwierdza, że Jezus przekazał mu tę władzę poprzez apostołów, którzy mieli stać się pierwszymi księżmi i papieżami. Kolejny szczegół charakterystyki zwierzęcia, od którego pochodzi znamie, możemy znaleźć w kolejnym wierszu 13 rozdziału Apokalipsy i przeczytajmy. I przekazał mu smok, siłę swoją, tron swój i wielką moc. Smog symbolizuje szatana działającego poprzez pogańskie rzymskie imperium. Przeczytajmy. I zrzucony został ogromny smog, Wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem. I w wierszu, w wierszu czwartym czytamy. I stanął Smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby, skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. Dziecko, o którym jest tutaj mowa, to Jezus Chrystus. A Smok chciał go pożreć poprzez imperium rzymskie. Przeczytajmy. Wtedy Herod, widząc, że mędrcy go zawiedli, rozgniewał się bardzo, wydał rozkaz, aby pozabijać wszystkie dzieci w Betlejemie i w całej jego okolicy, od dwóch lat i młodsze, według czasu, o którym się dokładnie dowiedział od mędrców. A więc Herod, który był królem judzkim, ale, pamiętacie, z nadania rzymskiego, chciał w ten sposób zgładzić Jezusa Chrystusa. A teraz, odnośnie sposobu, w jaki Watykan otrzymał swoją moc, tron i wielką władzę od Rzymu. I przeczytajmy. Kiedy rzymskie imperium stało się chrześcijańskie, a pokój dla kościoła został zagwarantowany, cesarz pozostawił Rzym papieżowi. Aby był siedzibą władzy wikariusza Chrystusa, który miał niepodzielnie władać stamtąd wszystkimi ludzkimi zwierzchnościami, aż do spełnienia wieków, do końca czasu. To właśnie papieństwo, czyli władza Kościoła Katolickiego, otrzymało rzymski tron. Odnośnie sposobów, w jaki papieństwo otrzymało od Rzymu moc i władzę, Czytamy w innym miejscu. Przeniesienie stolicy Imperium z Rzymu do Konstantynopola w 330 roku naszej ery pozostawiło zachodniemu kościołowi praktycznie wolną od wpływu Imperium rękę w rozwijaniu własnej formy organizacji. Biskup Rzymu, zajmujący siedzibę cesarzy, był teraz najpotężniejszym człowiekiem zachodu, a wkrótce został również politycznym, jak i religijnym zwierzchnikiem. I teraz podsumowując charakterystykę pierwszego zwierzęcia bestii, możemy jeszcze wymienić sobie 10 cech, które określają go również jako Babilon w XVII rozdziale Apokalipsy. I teraz przeczytajmy sobie te 10 cech. Niewiasta, jak wiemy, jest to biblijny symbol Kościoła. Odstępczy Kościół, czyli wielka wszetecznica. Polityczny Kościół, mówimy cały czas o, o tym zwierzęciu, prawda? Z którą nierząd uprawiali królowie ziemi. Ogólnoświatowy Kościół i Słowo Boże mówi nam, która rozsiadła się nad wielu wodami. Które są? Są to ludy, tłumy, narody, języki. Jest to panujący kościół, gdyż jest napisane, który panuje nad królami ziemi. Jest to matka kościołów, bo czytamy wielki Babilon, matka wszetecznic i obrzydliwości ziemi. Prześladujący kościół, i, pi i czytamy pijany krwią świętych. Bogaty kościół, bo czytamy, że przyozdobiony złotem, drogimi kamieniami i perłami. Pyszniący się kościół. Bo czytamy przeodziany w purpurę i szkarłat, i dziesiąta cecha Kościół Wielkiego Miasta. I czytamy to wielkie miasto, które panuje nad królami ziemi, a miasto to jest usytuowane na siedmiu pagórkach. Żaden ludzki komentarz nie mógłby lepiej przedstawić tej charakterystyki, no czyż nie? Powyższe cechy rozpoznawcze są tak dokładnie i detalicznie przedstawione, że każdy człowiek na świecie, który szczerze pragnie dowiedzieć się, kim jest zwierzę, niewiasta, bestia, może to z łatwością rozpoznać. Podkreślmy również, że owa Stara Matka Kościołów posiada córki tak? czyli kościoły, które zgadzają się z jej fałszywymi naukami i obrządkami. A przypomnijmy sobie te trzy podstawowe fałszywe nauki, pamiętacie? Tru, Trójca, nie, niedziela i nieśmiertelność duszy. Wszystkie te trzy nauki można określić mianem spirytyzmu, gdyż wiąże je diabelski duch tego świata. A wczoraj tak studiowaliśmy, w jaki sposób ten duch spirytyzmu dostał się do adwentyzmu. 144 tysiące określone są jako ta grupa ludzi, którzy, którzy się nie skalali z kobietami, a więc są wolni od jakiejkolwiek instytucjonalnej religii. Odłączeni są nie tylko od matki wszetecznic, ale także odłączeni są od jej córek, czyli wszystkich kościołów. No i teraz, kiedy już wiemy, kim jest zwierzę, bestia, zależy od tłumaczenia, możemy skupić się na odkryciu, czym jest jej znamię i zidentyfikować je. I teraz, odnośnie zmiany przez Watykan Szabatu na niedzielę, czytamy takie słowa. Oczywiście, Kościół katolicki twierdzi, że ta zmiana była jego dziełem, czyli dziełem zwierzęcia, i ten czyn jest znakiem jego kościelnej mocy i autorytetu w sprawach religijnych. A więc Kościół katolicki twierdzi, że niedziela jako szabat jest znakiem jego władzy. Pamiętajmy o tym. Czytamy na innym miejscu, tak oto przestrzeganie przez protestantów w niedzieli jest hołdem, jaki składają autorytetowi Kościoła katolickiego na przekór samym sobie. A więc niedzielny szabat jest fałszywą doktryną, ponieważ Biblia wyraźnie nakazuje przestrzeganie siódmego dnia tygodnia jako prawdziwego szabatu. A dzień ten, ten odpowiada sobocie. I przeczytajmy. Pamiętaj, abyś święcił dzień szabatu. Sześć dni masz pracować i wykonywać wszelkie Twoje zajęcia. Lecz dzień siódmy jest szabatem na cześć i Twego Boga. Tutaj jest kwestia tego kultu, oddawania czci. Nie wolno wtedy wykonywać żadnego zajęcia ani Tobie, ani Twemu synowi, czy córce, ani słudze, czy służebnicy, ani bydlęciu, ani obcemu, który przebywa w obrębie Twoich bram. Jachwe bowiem uczynił w sześciu dniach niebo i ziemię, morze i to wszystko, co jest w nich, a odpoczął w siódmym dniu. I to dlatego pobogosławił Jachwe dzień szabatu i uczynił go świętym. To jest czwarte przykazanie biblijnego dekalogu. A Kościół katolicki otwarcie przyznaje, że zmienił Dzień szabatu, choć nikt nie ma takiego prawa, aby zmieniać przykazania Boże. Słowo Boże mówi nam: Niczego nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i niczego z tego nie ujmiecie, przestrzegając przykazań pana waszego Boga, które ja wam nakazuję. Nadchodzi czas, w którym święcenie niedzieli będzie wymuszone przez prawo, i kiedy to nastąpi, ustanowione zostanie znamię zwierzęcia bestii. Przeczytajmy w tej kwestii kilka fragmentów ze świadectw. Znakiem, znamieniem bestii jest sabat papieski. Jasne, czytelne? Kiedy nadejdzie próba, zostanie jasno wykazane, jaki jest znak bestii. Jest to przestrzeganie niedzieli. Przeczytajmy dalej. Zbliżamy się do końca historii tej ziemi. Szatan podejmuje desperackie wysiłki, aby stać się Bogiem, mówić i działać jak Bóg wyglądać jak Ten, który ma prawo kontrolować sumienia ludzi. Z całej siły stara się umieścić ludzką instytucję na miejscu Bożego Świętego Dnia Odpoczynku. Pod jurysdykcją człowieka grzechu ludzie wywyższali fałszywe standardy, całkowicie sprzeciwiając się postanowieniom Boga. Każda instytucja sabatowa nosi imię jej autora, niezatarty znak wskazujący na autorytet każdej z nich. W pierwszym dniu tygodnia nie ma ani jednej cząstki świętości. Jest to wytwór człowieka grzechu, który w ten sposób dąży do przeciwstawienia się Bożym celom. Bóg wyznaczył siódmy dzień jako swój sabat. No, a przeczytajmy teraz głos bestii, czyli zwierzęcia. W poszanowaniu wolności religijnej, zobaczcie, w poszanowaniu wolności religijnej i dobra wspólnego wszystkich, chrześcijanie powinni domagać się uznania Niedziel i świąt kościelnych za ustawowe dni świąteczne. Domaganie się uznania Niedzieli jako ustawowego dnia wolnego oznacza próbę skłonienia władzy do prawnego wymuszenia odpoczynku niedzielnego. Papież Jan Paweł II stwierdził podobnie. Jest zatem naturalne, że chrześcijanie winni dołożyć starań, aby także w szczególnych okolicznościach naszej epoki prawodawstwo cywilne brało pod uwagę ich obowiązek świętowania niedzieli aby władza państwowa ustanowiła obowiązek przestrzegania niedzieli zostać musi stworzone prawo do tego przymuszające dlatego to dlaczego to zatem takie ważne dla kościoła katolickiego aby obowiązek święcenia niedzieli został ustanowiony przez prawo dlaczego to jest dla nich tak ważne Ponieważ jest to znakiem władzy Kościoła. Zatem przestrzeganie niedzieli jako Dnia Świętego, przestrzegając niedzieli jako Dnia Świętego, poddajesz się władzy Kościoła katolickiego. Ale sprawa ta sięga jeszcze głębiej. Jest ona ostatecznie częścią buntu szatana przeciwko Bogu. To jego sposób na podważanie autorytetu Boga. Oraz ograbienie go z jego chwały. Ostatecznie to szatan jest odpowiedzialny za tę zmianę. Pamiętajcie, że Kościół katolicki otrzymał swoją władzę od smoka symbolizującego szatana. Zatem Kościół katolicki jest przedstawicielem diabła. Nie oznacza to jednak, że wszyscy katolicy są źli. Jest wielu szczerych i oddanych i kochających Boga katolików. Jednakże sama instytucja religijna Kościoła katolickiego jest deprawowana i pod przewodnictwem szatana. Poprzez przyjęcie święcenia szabatu w niedzielę, w szczególności wtedy, gdy będzie to wymuszone prawem, poddajesz się pod jego zwierzchnictwo. Według Słowa Bożego, święcenie siódmego dnia, czyli soboty, jest znakiem prawdziwego ludu Bożego. Kiedy święcisz szabat w niedzielę, deklarujesz swoją wiarę dla instytucji, która dokonała tej zmiany i którą w pierwszej kolejności jest Kościół katolicki. Ale ostatecznie jest to szatan. Komu oddajesz cześć? Teraz zatem, gdy no, odkryliśmy już, że znakiem zwierzęcia jest wymuszanie święcenia niedzieli, co oznacza otrzymanie znamienia na prawą rękę lub czoło, nie powinno to być interpretowane literalnie, lecz symbolicznie. Co symbolizuje ręka w Biblii? Tak. Na co natknie się twoja ręka, abyś to zrobił, to zrób według swojej możności. Bo w krainie umarłych, do której idziesz, nie ma ani działania, ani zmysłów, ani poznania, ani mądrości. I teraz, ci, którzy przyjmą znamię zwierzęcia na swoją rękę, godzą się na to, aby móc dalej pracować, kupować i sprzedawać. Ci zaś, którzy przyjmą znamię zwierzęcia na swoje czoło, wierzą, że znamię zwierzęcia to coś dobrego. To jest bardzo ważne. Czoło przedstawia umysł. Zatem przyjęcie znamienia zwierzęcia na czoło będzie oznaczać, że dana osoba została zwiedziona. Ona to zrobiła z wiary, tak to Beatka mówi. Ale jest zwiedziona. Znamię zwierzęcia będzie mieć swój początek w Stanach Zjednoczonych, po czym rozpowszechni się na cały świat. Drugiem zwierzę z 13 rozdziału Objawienia pomaga wymusić znamię zwierzęcia. I przeczytajmy. I widziałem inne zwierzę wychodzące z ziemi, które miało dwa rogi, rogi podobne do baranich i mówiło jak również smok. I wykonuje ono wszelką władzę pierwszego zwierzęcia na jego oczach, na oczach smoka. I ono to i mamy tu znów tą sprawczą moc, sprawia, że Ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszemu zwierzęciu, którego śmiertelna rana była wygojona. Tak. Baranek jest symbolem Jezusa Chrystusa. Zatem naród ten powstał jako naród chrześcijański. Jednakże stanie się ciemiężycielem jak diabeł ograniczając wolność religijną. Pamiętacie wczorajsze? To kwestia soku, wina, jak dobro przeradza się w zło i tak dalej. Tu widzimy tą zasadę. Stany zjednoczone zostały ustanowione na chrześcijańskich zasadach, takich jak m.in. rozdzielność kościoła od państwa. Jednakże to zmieni się w niedalekiej przyszłości, a w zasadzie już się zmienia. Kościół i państwo zjednoczą się, by wymusić święcenie niedzieli. Ci, zaś, którzy przeciwstawią się święceniu niedzieli, będą prześladowani, a z czasem zostaną, zostanie wydany przeciw nim dekret śmierci. Ostatnia próba, która zadecyduje, czy otrzymamy pieczęć bożą, czy znamię zwierzęcia, nie jest tylko sporem dotyczącym zachowania pewnego dnia. I być może to nam umyka. W to jest włączona życiowo ważna zasada, dokładnie podobna do tej, jaka była w pierwotnej próbie w ogrodzie Eden. Tak jak drzewo wiadomości dobrego i złego było kamieniem probierczym posłuszeństwa wobec Słowa Bożego, podobnie jest z Szabatem. Odwrotnie, zachowanie niedzieli jest testem świadczącym o posłuszeństwie wobec zarządzeń człowieka. Dlatego poselstwo Trzeciego Anioła wskazuje na to, że posłuszeństwo religijnym zarządzeniom domagającym się święcenia niedzieli oznacza ubóstwianie zwierzęcia i jego obrazu. Gdy religijne autorytety chrześcijaństwa postawią siebie w miejsce Boga, a nawet wywyższą się siebie ponad niego i będą coraz silniej zmuszać sumienia ludzi, aby słuchały ich, Wówczas nadejdzie czas głośnego zewu w mocy późnego deszczu i podania ludziom do wiadomości, że święcenie niedzieli jest równoznaczne z przyjęciem znamienia bestii, tylko że ten proces już się rozpoczął. Gdy miną czasy niewiedzy, potępiony czy osądzony zostanie ten, kto świadomie zachowuje niedzielę. Kiedy nadejdzie czas próby, i ludzie zostaną ostrzeżeni przez głośne wołanie czwartego anioła, wówczas wszyscy, którzy nadal będą przestępować prawo Boże, słuchając człowieka, władz, przyjmą znamię bestii. Pieczęć Boga Żywego nie odnosi się tylko do kwestii święcenia pewnego dnia. Biblia mówi, że ona jest też imieniem ojca i syna. Wszyscy, którzy ją otrzymają, aby przetrwać czas wielkiego ucisku, nie doświadczając doczesnej śmierci, odtworzą pełen obraz pierwotnego stworzenia w jego bezgrzesznym stanie. Objawią piękno Bożego charakteru w najbardziej niesprzyjających okolicznościach, w jakich kiedykolwiek żył człowiek. To ci, którzy z kobietami się nie splamili, bo są dziewicami. Ci, którzy barankowi towarzyszą dokądkolwiek idzie. Ci spośród ludzi zostali wykupieni na pierwociny dla Boga i dla baranka. Są niesplamieni, czyści czystością samego nieba. A w ustach ich kłamstwa nie znaleziono, są nienaganni bez skazy. Dzień pojednania, w którym obecnie żyjemy, wskazuje zarówno na pieczętowanie udoskonalającym nas duchem Chrystusa w późnym deszczu, jak i pieczęcią Boga Żywego tych, którzy mają dotrwać aż do przyjścia Chrystusa. Ci, których grzechy zostały wymazane w służbie oczyszczania świątyni, zostaną tym samym zapieczętowani. I w tym dziele nie chodzi tylko o przebaczenie. Ale o wymazanie całej grzeszności z naszej natury, z podświadomości. Z drugiej strony, ci, którzy przyjmą znamię zwierzęcia, są tymi, którzy przestępując prawo Boże, wypaczyli swój charakter i stanęli na drodze odstępstwa. Wypaczyli swój charakter. Dlatego sąd zatwierdzi ich własny i ostateczny wybór. I przeznaczy ich na wieczną rozłąkę z Bogiem, czyli jak wczoraj studiowaliśmy, gniew Boży, bo to jest wieczna rozłąka. Ostatnia próba mieszkańców Ziemi dotyczy posłuszeństwa wobec prawa Bożego i stawia ich wobec ostatecznej decyzji. W tę ostatnią próbę jest włączony sąd nad żywymi. Gdy już wszyscy podjęli swoją ostateczną decyzję, a stosownie do niej sąd Boży ogłosi i zatwierdzi ich wieczny los, wtedy Jezus ogłosi, że charakter każdego człowieka został na wieki ustalony. I mówi wtedy takie słowa: Kto czyni niesprawiedliwość, niech nadal czyni niesprawiedliwość. Brudny, niech nadal się brudzi. Sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. A kto święty, niech nadal daje się uświęcać. A potem Zbawiciel dodaje, oto już krótce przyjdę, a ze mną przyjdzie moja zapłata. Każdemu oddam według jego uczynków, aby każdemu dać to, na co zasłużył. A więc następuje koniec czasu łaski dla mieszkańców ziemi. A dla oblubienicy baranka ostateczna próba jej wierności w której objawi pełnię doskonałej świętości Elohim. W tym czasie objawi się również w bezbożnej ludzkości pełnia charakteru czyjego, kogo? Czyja? Samego szatana. W tej bezbożnej ludzkości. To będą dwie demonstracje, dwa objawienia, tak. I teraz przeczytajmy bardzo ważny fragment ze świadectw. Zobaczcie, jak artysta maluje na wypolerowanym szkle prawdziwy obraz ludzkiej twarzy, tak aniołowie Boga codziennie umieszczają w księgach nieba dokładne odwzorowanie charakteru każdego człowieka. Na tym polega właśnie sąd. Obyśmy od tej chwili byli tego bardziej świadomi. Póki jest jeszcze czas łaski, i nie zmarnowali już ani chwili tego drogocennego czasu, który nam pozostał. Abyśmy od tej chwili byli tego bardzo świadomi. A teraz prześledźmy w tym kontekście, co się dowiedzieliśmy do tej pory. Prześledźmy naszą powinność. Wobec świeckiej władzy w kontekście zbliżającej się próby. Większość z nas popełnia błąd, kompletnie nie rozumiejąc nadchodzącej próby i naszej postawy, jaką powinniśmy przejawiać wobec świeckiej władzy i to takiej postawy, w której zostanie najpełniej objawiony charakter Chrystusa. Zatem, jaki ma być nasz stosunek do Boga. Abyśmy nie popadli w konflikt z władzą świecką w swoim niezrozumieniu tego, czego Bóg pragnie dokonać przez swoich ambasadorów. I przeczytajmy Słowo Boże. Każda dusza niech będzie poddana władzą z Nie ma bowiem władzy innej jak tylko od Boga. A te władze, które są. Zostały ustanowione przez Boga. Tak więc, kto się sprzeciwia władzy, sprzeciwia się postanowieniu Boga. Inny przykład mówi nam: kto sprzeciwia się władzy, występuje przeciwko porządkowi ustanowionemu przez Boga. Ci zaś, którzy się sprzeciwiają, sami na siebie ściągają potępienie. Jakże wielu ludzi wierzących nie pojmuje tych słów? I dla nich bohaterstwem wiary, w cudzysłowie, jest właśnie sprzeciwianie się władzy, obgadywanie władzy, oskarżanie władzy, wszczynanie różnego rodzaju rewolucji przeciwko władzy, buntu itd. Natomiast Słowo Boże mówi nam bardzo wyraźnie, abyśmy się władzy nie sprzeciwiali, gdyż jest ona. Ustanowiona przez Boga. Ludzie wierzący nie rozumieją, że duch sprzeciwu jest duchem pochodzącym od samego szatana. Dlatego ten sam duch sprzeciwu występuje w małżeństwach, rodzinach, społecznościach, czy na rynku pracy, w zasadzie w każdym zakresie życia ludzkiego. Ale to nie jest duch naszego Zbawiciela. Czytajmy dalej. Nie wolno nam sprzeciwiać się zwierzchności, która ma władzę nad nami. To akurat cytuję z dzieła Wagonera. No dlaczego? To jest bardzo ważne. Bo jesteśmy dziećmi najwyższego, dziećmi Królestwa Niebiańskiego, a zasadą tego Królestwa jest pokój. Jego władcą jest Książę Pokoju, ponieważ, będąc uwolnionymi od mocy ciemności, przenieśliśmy się do królestwa Jego syna. Niech w sercach naszych panuje Pokój Chrystusowy. Z tego też powodu dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Czytajmy dalej. W liście do Rzymian 1218 zostaliśmy pouczeni. Jeśli to możliwe, jeśli to od was zależy, żyjcie w pokoju ze wszystkimi ludźmi. Gdzie jest zatem granica dla Chrystian, według której moglibyśmy żyć ze wszystkimi w pokoju. Jak długo zależy to od nas, zawsze znajdzie się sposób i wyjście, by żyć ze wszystkimi w pokoju. Przecież chrystianin faktycznie umarł dla grzechu, a teraz żyje w Chrystusie. To sam Jezus mieszka w jego sercu przez wiarę, a on przecież jest księciem pokoju. Tak więc nic nie usprawiedliwia chrystianina, gdy traci panowanie nad sobą i sprzecza się z bliźnim lub władzą. Chrystianin nie może dopuścić do kłótni, gdyż nie jest już w ciele. A kłótnie i spory są uczynkami no, ciała, a nie owocem ducha. Dlatego kłótnie i sprzeczki nie mogą mieć u nas miejsca, bo ma w nas stale panować pokój, a jedno z drugim się wyklucza. Gdy ludzie, z którymi mamy do czynienia, wystąpią z całą stanowczością przeciw prawdzie Bożej, wtedy sprawią nam trudności. Ale trudności te wystąpią jednak z ich powodu, a w nas ma panować pokój. Postawa Chrystusa wobec oskarżającego Go tłumu jest dla nas wzorem i przykładem zachowania się w podobnych okolicznościach. Jezus Chrystus stawał siedmiokrotnie przed władzą. Ludzie cię myśleli, że sądzą Chrystusa. Tymczasem Osądzili oni samych siebie. Musimy zrozumieć, że postawa ludu bożego po skończeniu łaski dla świata posłuży Bogu na osądzenie bezbożnej ludzkości. Dlatego ta grupa musi za barankiem pójść do samego końca. W tym sensie to lud Boży zrzuca plagi na ten świat. Tak jak Jezus powodował, że każdy z tych siedmiu systemów władzy sam się osądził. Dlatego, jak wiemy, skończyła się łaska dla, wtedy dla narodu wybranego. Tak też lud Boży sprawi, że każdy osądzony człowiek uzna swoją winę i sprawiedliwy osąd Boży i pokłoni się tej małej garstce wiernych ostatków. Bo co zobaczą? Co zobaczą? Chwałę Bożą na obliczach tych ludzi. Przeczytajmy kolejny fragment z dzieła Wagonera. Zostało nam powiedziane, że Chrystus cierpiał za nas, zostawiając nam przykład, który powinniśmy naśladować. A dalej powiedziane jest, że nie odpłacał złożeczeniem, gdy mu złożeczono. Nie odgrażał się, kiedy musiał cierpieć. Lecz z całym poddaniem słuchał tego, który sądzi sprawiedliwie. Przypadek Chrystusa, gdy znalazł się przed Wysoką Radą i Piłatem, jest przykładem absolutnego pokoju. Jeżeli jesteśmy chrystianami, to w sercu mamy miłość Chrystusa. Ta miłość jest życzliwością i miłością do każdego bliźniego. I ona znosi wszystko. Niezależnie od tego, pod jakimi rządami żyje chrystianin, jest on zobowiązany nie przeciwstawiać się ich rozporządzeniom. Każdy rząd, dobry, zły lub nijaki, istnieje przecież przez zrządzenie Boże. Bezbożność lub inne złotkwiące w zwierzchności nie może stanowić dla chrystianina pretekstu do sprzeciwu. Wszystkie zwierzchności są postanowione przez Boga i teraz bardzo ważne, lecz nie są postanowione po to, by coś nakazywać religii, popierać ją lub wykonywać coś na jej polecenie. W sprawach wiary Bóg nie przekazał swego autorytetu żadnej ziemskiej władzy, pomimo że ją sam ustanowił, ale w określonym, prawda, zakresie. To są kluczowe myśli w kontekście końca czasu łaski dla świata i naszej postawy w tych wydarzeniach. Jeżeli nie odrobimy tej lekcji, to nie spostrzeżemy się nawet, jak religijny duch tego świata opanuje nasz umysł, serce i duszę. Wystarczy, że dzisiaj nosisz jakiś uraz do swego brata lub do kogokolwiek z Twoich bliźnich, a za moment nawet się nie spostrzeżesz i będziesz wołał, ukrzyżuj go! Mnie mając, że wykonujesz wolę Bożą. Jeszcze kolejny fragment. Chrystus, nasz pośrednik, nie ma nic wspólnego z rządami tego świata. Jego władza jest władzą duchową w sercach Jego ludu. Jego królestwem, w którym panuje i rządzi, są serca Jego ludu. On panuje w sercach ludzkich, a więc tam. Gdzie władcą tego świata nie sposób panować. Chrystus siedzi na stolicy łaski i rozdziela ją obficie, a władcy tego świata nie mogą temu przeszkodzić, nawet gdyby nas co? Zabili, cokolwiek zrobili. Nie mogą też ingerować w te sprawy. W takim razie, jak można być poddanym zwierzchności, a zarazem zawsze pozostawać wiernym Bogu? Daniel jest dla nas przykładem, jak można być poddanym zwierzchności świeckiej i jednocześnie Bogu. Przede wszystkim w jego sercu zawsze panował pokój Chrystusowy. I żadne okoliczności, żadne zagrożenia, czy naciski, lub pochlebstwa i wywyższanie nie były w stanie pozbawić go tego pokoju i wierności. Zawsze uprzejmy, uniżony, pokorny, życzliwy. Pomocny i wierny. Zanim rozpatrzymy tylko jedną sytuację z jego życia w powiązaniu z próbą szabatu, jaką będziemy musieli niebawem przejść, to na chwilę skupmy się jeszcze na określonych zasadach naszego własnego poddania się wszelkiej władzy. Przeczytajmy słowo Boże. Przede wszystkim ze względu na Pana. Bądźcie ulegli każdej ludzkiej władzy. Królowi posiadającemu władzę najwyższą, namiestnikom, którzy z polecenia króla każą złoczyńców i nagradzają dobrze czyniących. Chce bowiem Bóg, abyście waszymi dobrymi uczynkami zamknęli usta głupocie i nieuctwu ludzkiemu. Postępujcie tak, jak ludzie naprawdę wolni, jak słudzy Boga, a nie jak ci, dla których wolność jest tylko pretekstem do czynienia zła. Szanujcie wszystkich, braci miłujcie, Boga się bójcie, królowi czci nie odmawiajcie. Niewolnicy z całą bojaźnią niech będą poddani panom, i to nie tylko dobrym i łagodnym, lecz także surowym. Dowodem posiadania łaski Bożej jest bowiem to, że ktoś właśnie ze względu na Boga. Potrafi znosić krzywdy i cierpienia, choć na nie nie zasłużył. To jest dowodem posiadania łaski. Ale moi drodzy, obserwując ludzkie zachowania, staram się dojrzeć te dowody łaski Bożej u współwierzących, ale doprawdy trudno jest je w nich zobaczyć. I kolejny fragment z dzieła wagonera. Apostoł Piotr przenosi tę zasadę także na najdrobniejsze elementy naszego życia, gdyż mówiąc o obowiązku posłuszeństwa wobec króla, zaraz w następnym wierszu wspomina o obowiązku sług niewolników względem swych panów. Jeśli poddani jesteśmy jakiemuś panu, obojętnie czy rządzi on jednym człowiekiem, czy milionami, też musimy się mu podporządkować. Ale przypuśćmy, że nasz pan jest złym człowiekiem i swym poddanym rozkazuje czynić coś niewłaściwego. Co wtedy? Rzeczą całkiem właściwą jest nieposłuszeństwo wobec złych zarządzeń ludzi czy rządów, jednak tylko w przypadku, gdy pokornie, pokornie przyjmujemy wynikającą z tego faktu karę. Tylko takie postępowanie jest przyjmowane przez Boga. Fakt, że ktoś cierpi dla sprawiedliwości, świadczy o tym, że jest on Bożym Sługą i że został przyjęty przez Boga. Jak zatem można być poddanym danej zwierzchności, a jednocześnie sprzeciwiać się jej rozporządzeniom? Przez to, że nie wykonamy rozkazu prowadzącego do zła, ale bez szemrania. Poddamy się sankcjom, jakie z tego wynikną. A więc, moi drodzy, nie będziemy walczyli o swoje prawa wynikające z tego, co uważamy, że się nam należy, wedle naszej własnej sprawiedliwości, ale sprawiedliwość powierzymy Bogu, sami natomiast pokornie przyjmując konsekwencje naszej wierności Bogu. Z mojej własnej obserwacji ludzkich zachowań u ludzi wierzących wynika, że w zasadzie mało kto potrafi dzisiaj w pokoju znosić niesprawiedliwe traktowanie, osądzanie, oskarżanie i jeszcze ponosić z tego tytułu jakieś straty. Więc jak się zachowamy, kiedy staniemy przed Piłatem, Herodem, przed rozwścieczonym tłumem, który będzie dyszał mordem? Jak się zachowamy? Kiedy niesprawiedliwie będzie cierpiała jakaś bliska nam, na przykład osoba. Pamiętajcie, że my sami siebie nie znamy. Pamiętajcie, co studiowaliśmy. I dopiero pewne okolicz okoliczności wyzwalają z nas zachowania, które być może nigdy by się nie pojawiły, gdyby nie te okoliczności, które spowodowały taką, a nie inną reakcję z naszej strony. Dlatego czytaliśmy o tym dogłębnym oczyszczeniu nawet naszej podświadomości, prawda? Bo Jezus mówi: Ty nie wiesz, Ty nie wiesz, naprawdę Ty nie wiesz, jakie ziarno jest w Tobie. Swoją wiarę opieram więc na tym, że to Bóg zna mnie lepiej niż ja sam siebie i ufam, że On wie, jak mnie przygotować do zadania, do którego mnie powołał. A nie zamierzam stawiać Bogu oporu, lecz we wszystkim się mu poddaje w ufności, że on wie, co robi. I bezwarunkowość jest tutaj podstawą i służenie Bogu nie dla nagrody, lecz dla chwały jego imienia. Niezależnie od tego, co by to miało oznaczać w naszym życiu. I teraz powróćmy do Daniela. A więc został wydany. Dekret tak. Zabraniający przez 30 dni wznoszenia próśb i modlitw do jakiegokolwiek bóstwa czy człowieka, oprócz samego króla. Przestąpienie tego dekretu karane było wrzuceniem do dołu z lwami. Daniel zajmował wysokie stanowisko w rządzie, był spokojnym obywatelem, takim, jakim powinien być każdy Chrystianin. Łatwo mógłby sobie powiedzieć. Na okres 30 dni tylko? Nie muszę się z nikim spotykać, w ogóle nie będę opuszczał domu. Zamknę się i będę cicho siedział. No byłoby to rozsądne przecież, nie? W zaciszu domowym nikt mnie nie usłyszy, nie zobaczy, i w ten sposób spokojnie będę mógł modlić się do mego Boga w niebie. Zaniecha modlitwy? Nie, będzie się dalej modlił. W taki sposób będę mógł praktykować swoją religię, modlić się do Boga, nie narażając się na gniew króla. Moi drodzy, dla nas jest to sprawa o życiowym znaczeniu. Czy mamy mianowicie we własnym zakresie zaprzestać pracy w pierwszym dniu tygodnia, w razie gdy nastanie prześladowanie? I wtedy tylko w domu wykonywać skrycie jakieś prace, tak żeby nikt nas nie widział? A może mamy postąpić jak Daniel? Mimo, że znał dekret i jego następstwa, otworzył, jak zawsze, szeroko okno i wbrew zakazowi modlił się do Boga Niebiańskiego. Czynił to otwarcie, chociaż dobrze wiedział, że jest obserwowany przez swoich nieprzyjaciół i że zostanie wrzucony do lwiego dołu. Czyż nie chowamy światła pod korzec, gdy z obawy przed nieprzyjemnościami czy nawet prześladowaniem po cichu pracujemy w domu w niedzielę, aby nas nikt nie widział? Niektórzy mogą powiedzieć, że nie ma potrzeby prowokować i manifestować w ten sposób naszej szalonej odwagi. Takie myślenie wydaje się być słuszne. Lecz czy postępowanie Daniela możemy nazwać brawurą lub szaleństwem? Czy mamy odwagę zarzucić mu błąd w jego postępowaniu? Moi drodzy, a czy czasami nie traktujemy Szabatu jako Dnia Świętego, a Niedzieli jako dnia odpoczynku? W Szabat świętujemy, a w niedzielę odpoczywamy. Pomyślcie o swojej podświadomości. Czy nie udziela się nam podniosłość niedzieli, jej odpoczynkowy charakter? To w niedzielę jest wokół nas ciszej, spokojniej, to w niedzielę widzimy więcej ludzi uśmiechniętych, udających się do kościołów, a nie galopujących do marketów. To w niedzielę widzimy całe rodziny spacerujące po parkach, lasach, blisko natury. Czy w takim razie ten błogi niedzielny spokój w ten błogi niedzielny spokój będę zakłócał sąsiadom, kosząc trawnik lub wykonując inne głośne prace? Czy nie powinniśmy szanować przekonań innych wierzących i dać im prawo do odpoczynku w niedzielę? Jestem przekonany, że większość ludzi wyznających szabat złamie się pod coraz to bardziej restrykcyjnymi karami i będzie święcić niedzielę, kiedy wyjdą ustawy niedzielne nakazujące święcenie niedzieli. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze, szabat traktowali zbyt lekko i płytko, a po drugie, wyznawanie przez nich szabatu miało jedynie podłoże intelektualne. Intelektualne tak więc zgodzą się z argumentacją rządów i kościołów tego świata, że niedziela ma posłużyć ku zjednoczeniu się chrześcijan i zapobiec dalszym negatywnym skutkom, na przykład zmian klimatycznych. I posłuchajmy teraz kilku. No może to będzie nie kilku, ale nawet kilkanaście doniesień ze światowych mediów w odniesieniu do zmian klimatycznych w powiązaniu z ruchami na rzecz świętości niedzieli i wyniesienia tej świętości. Co zrobimy po przerwie? No, słyszałem, słyszałem już dyskusję, i co robić, co nie robić w niedzieli, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, tak jak zawsze powtarzam, patrzmy na Chrystusa. To jest Jego dzieło, a nie to, co my uważamy, czy nie uważamy. Pozwólmy Jemu zmienić naszą mentalność, bo zobaczycie, że ta mentalność jednak niedzielę traktuje dosyć przychylnie, bo jest przyjemnym dniem. Winny jest ptak. Dokładnie. Dlatego teraz, teraz wam zacytuję szereg szereg informacji medialnych, które są z dnia dzisiejszego można by było powiedzieć, bo jest, wynika, wynikają z tego, co się dzieje w tym miesiącu i co się będzie działo w październiku. I powiem wam, że zobaczycie, że. Że przez te doniesienia oby nie wzrosła wasza sympatia do niedzieli. Są to tak szczytne idee. No, no zobaczymy. To będę teraz cytował. A więc papież Franciszek dołączył do patriarchy ekumenicznego Bartłomieja I i arcybiskupa Canterbury Justina Welby w wystosowaniu radykalnego wezwania do współpracy i zaangażowania się w walkę ze zmianami klimatu. Wrzesień jest obchodzony przez wielu chrześcijan jako czas stworzenia. Jako okazja do modlitwy i troski o Boże stworzenie, a ostatnia niedziela została oznaczona w całym kraju jako niedziela klimatyczna. Kiedy światowi przywódcy przygotowują się do spotkania w Glasgow w listopadzie, aby zastanowić się nad przyszłością naszej planety, modlimy się za nich i zastanawiamy się nad wyborami, które wszyscy musimy podjąć. Dlatego, jako przywódcy naszych kościołów, wzywamy wszystkich, wszystkich bez względu na wyznawaną wiarę i światopogląd, aby starali się wsłuchiwać w wołanie ziemi i ubogich, badać własne zachowanie i angażować się w znaczące poświęcenie dla dobra ziemi, którą Bóg nam dał. Lokalne kościoły, stowarzyszenia, ruchy, i wiele innych organizacji odpowiedziało z wielkim entuzjazmem na apel papieża Franciszka o opiekę nad naszym wspólnym domem. Na przykład, w sobotę ponad 200 czasopism medycznych wydało własne wspólne oświadczenie, w którym biją na alarm, że zmiany klimatyczne stanowią największe zagrożenie dla zdrowia na świecie. No i teraz przeciwstawcie się temu. Zdrowiu szkodzi globalny wzrost temperatury i niszczenie świata naturalnego, na który od dziesięcioleci zwracają uwagę pracownicy służby zdrowia. Po latach bezprecedensowych ekstremalnych zjawisk pogodowych, od rekordowych pożarów lasów po uciążliwe globalne fale upałów, głód, susze i śmiertelne powodzie. Pilna potrzeba podpisania wiążących porozumień w Glasgow stała się dla niektórych oczywista. Watykan planuje zorganizować własne spotkanie przywódców religijnych i naukowców na początku października, jeszcze przed tym spotkaniem w Glasgow, aby wywrzeć większą presję na światowych przywódców. Przed spotkaniem w Glasgow. 40 chrześcijańskich wyznań i organizacji charytatywnych z całej Wielkiej Brytanii zebrało się na specjalnym nabożeństwie z okazji niedzieli Klimaty klimatycznej w katedrze w Glasgow, w pobliżu miejsca, w którym za dwa miesiące odbędzie się szczyt klimatyczny w skrócie COP26. Nabożeństwo zgromadziło zobowiązania środowiskowe podjęte przez prawie 2000 zborów, aby przedstawić je politykom i szerszemu kościołowi. Chrześcijanie zostali zaproszeni do zorganizowania własnych nabożeństw niedzieli klimatycznej w parafiach w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii. Modlono się, aby nadchodzące spotkania Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat bioróżnorodności i zmian klimatycznych podjęły niezbędne kroki, aby Boże stworzenie mogło naprawdę stać się, stać się, słowami papieża Franciszka, domem dla wszystkich. Moderator zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji powiedział, Spoglądając na COP26, który odbędzie się w tym roku, zaszczytem było dołączyć do ekumenicznych przyjaciół z Anglii, Walii, Irlandii, a także tutaj w Szkocji, aby uczcić niedzielę klimatyczną w katedrze w Glasgow. Wydarzenie odbyło się w pierwszą niedzielę czasu stworzenia i było okazją do zaangażowania się w ogromne problemy, przed którymi stoi nasza planeta poprzez modlitwę. I uwielbienie. Doradca biskupów Kościoła w Walii do spraw Kościoła i społeczeństwa powiedział: Rok 2021 był rokiem działań na rzecz zmian klimatycznych dla Kościoła w Walii i cieszymy się, że możemy być częścią Krajowego Nabożeństwa Niedzieli Klimatycznej przed kluczowym spotkaniem COP26 w Glasgow. Wielebna Judith Morris, sekretarz generalna Baptist Union of Wales, mówi tak: Cieszymy się, że możemy być częścią Niedzieli Klimatycznej, która zdołała zgromadzić tak wiele wyznań i agencji dążących do ochrony naszej planety. Nasza podróż będzie trwała 7 lat. Przy czym pierwszy rok będzie poświęcony trzem podstawowym zadaniom, jakimi są budowanie społeczności, dzielenie się zasobami i opracowywanie konkretnych planów działania dla realizacji tych celów. Siódmy rok będzie rokiem szabatowym na chwałę i dziękczynienie Bogu. Te cele można zrealizować tylko poprzez partnerstwo, krocząc synodalną ścieżką, którą papież Franciszek proponuje całemu kościołowi. Wszystko. Grupy robocze utworzone w celu realizacji różnych celów połączą partnerów z całego świata. Aby odpowiedzieć na nieustanne zaproszenie papieża do wspólnego przygotowania przyszłości w kontekście obecnej pandemii, ojciec Curitadam powiedział, że modlitwą i marzeniem LSAP jest siedmioletnia podróż w kierunku całkowicie zintegrowanej ekologii oraz zainicjowanie ruchu ludowego od do dołu. A czytaliśmy, pamiętacie, jaki Bóg chce zawiązać ruch? Ruchu, który może naprawdę doprowadzić do radykalnej zmiany, biorąc pod uwagę pilną potrzebę kryzysu naszego wspólnego domu. Franciszek wezwał ludzi do podejmowania odważnych wyborów w kierunku życia bardziej przyjaznego dla środowiska i do czerpania inspiracji z przykładu młodych ludzi, którzy są zdecydowanie w tym oddani, powiedział Franciszek, dodając, i nie są głupi, ponieważ są zaangażowani we własną przyszłość. No, właśnie za chwilę dowiemy się o tej ich własnej przyszłości, którą zobaczymy w plagach, jakie już wkrótce nadejdą na zbuntowanych mieszkańców naszej Ziemi przeciwko Bogu Wszechmogącemu. Czytajmy dalej. Spotkanie, które odbędzie się w dniach 11-12 listopada w Glasgow w Szkocji, będzie pierwszym od dwóch lat spotkaniem rządów w celu przeprowadzenia negocjacji dotyczących wdrażania porozumienia paryskiego. Biskup David Malloy z Rockford w stanie Illinois, przewodniczący Krajowych i Międzynarodowych Komitetów Sprawiedliwości Konferencji Biskupów USA, mówi tak. Jeśli chodzi o środowisko, zmiany klimatyczne są jednym z najpoważniejszych wyzwań moralnych, przed którymi stoimy. Kolejny fragment. Po modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra, 29 sierpnia, Franciszek powiedział: Wołanie ziemi i wołanie ubogich stają się coraz poważniejsze. Niepokojące i wzywają do zdecydowanego i pilnego działania, aby zmienić ten kryzys w szansę. Ostatniego dnia czasu stworzenia 4 października papież zwołał w Watykanie swój własny szczyt naukowców i przywódców światowych religii, aby napisać oświadczenie skierowane do głów państw na COP26. Zostanie również uruchomiona Platforma Integralnego Rozwoju Człowieka jako globalna inicjatywa, mająca na celu skierowanie dużych i małych instytucji katolickich na siedmioletnią drogę do zrównoważonego rozwoju. Szatan nie próżnuje. Podobna petycja, kierowana przez katolickie porozumienie klimatyczne z siedzibą w USA, ma na celu i ponownie? Wywrzeć nacisk na prezydenta Joe Bidena i kongres, aby uchwalili przepisy radykalnie ograniczające emisję z kraju, który historycznie był wiodącym światowym źródłem. W oświadczeniu pasterskim z 23 sierpnia arcybiskup Romulo Valles, przewodniczący Konferencji Biskupów Filipin, Powtórzył reakcję sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa na raport IPCC, kod czerwony dla ludzkości. Dodał, że w tym roku czas stworzenia nadchodzi wraz z planetą na skraju otchłani. Nasz wspólny dom stoi na krawędzi katastrofy. Potrzebne są pilne działania, powiedział arcybiskup. Mamy nadzieję, że inicjatywa... Czas stworzenia doprowadzi nas do odnowienia naszego zaangażowania w działanie, aby zapewnić, że całe stworzenie będzie miało bezpieczny i zdrowy dom do rozkwitu i uczestnictwa w odnawianiu domu Boga. A więc to, co studiowaliśmy? Świątyni Boga. Arcybiskup Dublina Dermot Farel, który 30 sierpnia wydał swój własny 64-stronicowy list pasterski na temat katastrofy klimatycznej, powiedział, że spustoszenie pandemii koronawirusa blednie w porównaniu ze zmianami klimatycznymi. Ale wśród największych niebezpieczeństw, jakie stwarza, napisał w liście, jest utrata nadziei i bezczynność, która się z tym wiąże. Istoty ludzkie zawsze stawały w obliczu ich znikomości wobec ogromu wszechświata i ich bezsilności wobec mocy natury, napisał Farel. W tej chwili nasz Bóg prosi nas, abyśmy zdecydowanie i pilnie zareagowali na wołanie Ziemi. Oznacza to, że jako parafie, grupy, osoby indywidualne musimy dowiedzieć się, co naprawdę zmienić i działać, aby to wprowadzić w życie. Dziś płacimy cenę. Ekstremalne warunki pogodowe i klęski żywiołowe ostatnich miesięcy ujawniają nam na nowo z wielką siłą i wielkim kosztem ludzkim, że zmiana klimatu jest nie tylko przyszłym wyzwaniem, ale pilną kwestią przetrwania. A łamiąc niedzielę, która z tego powodu będzie wywyższona, przyczynimy się do klęski ludzkości. Powszechne powodzie, pożary i susze zagrażają całym kontynentom, podnosi się poziom mórz, zmuszając całe społeczności do relokacji, cyklony niszczą całe regiony, rujnując życie i środki do życia, brakuje wody, a dostawy żywności są niepewne, powodując konflikty i przesiedlenia milionów ludzi. Widzieliśmy to już w miejscach, gdzie ludzie polegają na małych gospodarstwach rolnych. Dziś widzimy to w bardziej uprzymosłowionych krajach, gdzie nawet wyrafinowana infrastruktura nie może całkowicie zapobiec nadzwyczajnym zniszczeniom. Jutro może być gorzej. Dzisiejsze dzieci i nastolatki będą musiały stawić czoła katastrofalnym skutkom, jeśli nie weźmiemy teraz odpowiedzialności jako współpracownicy Boga za utrzymanie naszego świata. Często słyszymy od młodych ludzi, którzy rozumieją, że ich przyszłość jest zagrożona. Dla ich dobra musimy wybrać odżywianie się, podróżowanie, wydawanie pieniędzy, inwestowanie i życie w inny sposób, myśląc nie tylko o natychmiastowych zainteresowaniach i zyskach, ale także o przyszłych korzyściach. Żałujemy za grzechy naszego pokolenia. Czyż nie wyznają? Stajemy obok naszych młodszych sióstr i braci na całym świecie w zaangażowanej modlitwie i oddanym działaniu na rzecz przyszłości, która, która coraz bardziej odpowiada Bożym obietnicom. Ale to wiąże się z wprowadzeniem zmian. Każdy z nas indywidualnie musi wziąć odpowiedzialność za sposób w jaki wykorzystujemy nasze zasoby. Ta ścieżka wymaga coraz ściślejszej współpracy między wszystkimi kościołami, w ich zaangażowaniu w troskę o stworzenie. Razem, jako społeczności, kościoły, miasta i narody, musimy zmienić trasę i odkryć nowe sposoby współpracy, aby przełamać tradycyjne bariery między narodami, przestać konkurować o zasoby i rozpocząć współpracę. Pokój i bezpieczeństwo. To pierwszy raz, kiedy nasza trójka więc to, co na początku czytałem, gdzie się papież spotkał czuje się zmuszona do wspólnego zajęcia się pilną potrzebą zrównoważonego rozwoju środowiska, jego wpływem na utrzymające się ubóstwo i znaczenie globalnej współpracy. Razem, w imieniu naszych wspólnot, apelujemy do serca i umysłu każdego chrześcijanina, każdego wierzącego i każdego człowieka dobrej woli. Módlmy się za naszych przywódców, którzy zgromadzą się w Glasgow, aby zdecydować o przyszłości naszej planety i jej mieszkańców. Ponownie przypominamy sobie pismo: Posłuchajcie, wybierzcie życie. Abyście żyli wy i wasze dzieci. Wybór życia oznacza poświęcenie i ćwiczenie samokontroli. Słowa prawdziwe? Słowa prawdziwe. Wszyscy, kimkolwiek i gdziekolwiek jesteśmy, możemy odegrać rolę w zmianie naszej zbiorowej reakcji na bezprecedensowe zagrożenie zmianą klimatu i degradacją środowiska. Troska, troska o Boże stworzenie, to duchowa misja wymagająca odpowiedzi na zobowiązanie. To krytyczny moment, od, którego, od tego zależy przyszłość naszych dzieci i przyszłość naszego wspólnego domu. To są tylko niektóre wypowiedzi. Szef Światowej Organizacji Zdrowia. Mówi tak, ryzyko stwarzane przez zmiany klimatyczne może przyćmić każdą pojedynczą chorobę. Zakończymy pandemię COVID-19, ale nie ma szczepionki na kryzys klimatyczny. Ale tą szczepionką będzie niedziela. Globalne ocieplenie wpłynęło również na produkcję rolną, hamując wysiłki na rzecz zmniejszenia się niedożywienia, piszą naczelni redaktorzy czasopisma. Wyższe temperatury przyniosły zwiększone odwodnienie i utratę funkcji nerek, nowotwory. Dermatologiczne, infekcje tropikalne, niekorzystne skutki dla zdrowia psychicznego, powikłania ciąży, alergie oraz zachorowalność i śmiertelność sercowo-naczyniową i płucną. Oto mądrości tego świata. Konkluzja. Nauka jest jednoznaczna. Globalny wzrost o 1,5% Celsjusza powyżej średniej sprzed epoki przemysłowej. I ciągła utrata bioróżnorodności grozi katastrofalnymi szkodami dla zdrowia, których nie będzie można odwrócić. Ostrzegają redakcje. No i teraz, moi drodzy, czy te wszystkie doniesienia, czy też przedstawiane nam przyczyny zmian klimatycznych i utraty zdrowia są prawdą? Ale chodzi o przyczyny. Czy to jest przyczyna? No oczywiście, że nie. To nie z powodu zmian klimatycznych nasza ziemia umiera, lecz z powodu przestąpienia prawa Bożego i praw naturalnych. I słowo Boże nam o tym mówi. Obumiera ziemia, więdnie obumiera świat. Więdną na ziemi najdostojniejsi ludu, gdyż ta ziemia została skażona pod jej mieszkańcami, bo co? Przekroczyli prawa, zmienili przykazania, naruszyli wieczne przymierze, dlatego ziemię pochłania przekleństwo i niszczają na niej mieszkańcy. To jest prawdziwa przyczyna. Świętość niedzieli. Religijne elity tego świata łączą już bezpośrednio z czasem stworzenia. Czy Wy wiecie, co to oznacza? A pamiętacie, studiowaliśmy, który dzień jest pamiątką stwórczego dzieła Bożego? Szabat, siódmy dzień tygodnia. Zauważcie również ten powtarzający się wątek o wywieraniu nacisku na rządzących. W ten sposób zostaną opracowane konkretne i szczegółowe ustawy, które będą wdrażane w poszczególnych państwach. Dlatego oni się tam spotykają. I właśnie tak zwodzi się mieszkańców Ziemi, namawiając ich, by postawili posąg zwierzęciu. A wszyscy, którzy nie oddadzą pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. To jest nasza przyszłość, kochani. Chwała Bogu. Człowiek Grzechu chce uczynić siebie zbawicielem świata. A doprowadzi świat i ludzkość do zagłady. Ale zauważcie, że w tym całym ruchu na rzecz wywyższenia niedzieli są i będą stosowane jak najbardziej wzniosłe idee. I ludziom słabym moralnie trudno będzie się oprzeć powszechnym dążeniom ku światowemu dobru i ratowania naszej planety, naszej Ziemi. Czy sprzeciwisz się w uznaniu klimatycznej niedzieli? Skoro od uczestniczenia w nabożeństwach niedzielnych i od powstrzymywania się w tym dniu od pracy ma zostać uratowana nasza ziemia i ludzie? Czy wy wiecie, o co my będziemy oskarżeni? Ludzi, którzy będą się jednak upierali przy swoim, a więc nie porzucą świętowania Szabatu i nie ugną się przed naciskami, aby uznać i święcić niedzielę, uzna się za mącicieli, fanatyków i ludzi, którzy występują przeciwko ustanowionemu ogólnoświatowemu porządkowi, nie uznając tego nowego, słyszeliście, Zielonego ładu, zostaną oskarżeni o antynarodowe i antyludzkie działania na rzecz fanatycznego podejścia do sprawiary tak fundamentalizm biblijny to właśnie lud boży będzie się oskarżało o to że pomimo ogólnoświatowego porozumienia na rzecz zapobieganiu globalnym problemom ci ludzie jednak nie będą chcieli się podporządkować tym ustaleniom dlatego widząc że problemy nie znikają lecz jeszcze bardziej się intensyfikują zaczną być wydawane coraz bardziej restrykcyjne ustawy włączając w to ostatecznie również dekret śmierci przeciwko tym, którzy nie podporządkują się ustawom niedzielnym. Moi drodzy, w tym czasie to niewszczynanie rewolucji przez lud Boży ma doprowadzić do ukazania światu skutków wystąpienia przeciwko Bogu prawdziwemu i Jego prawu, lecz ukazaniu im Chrystusa którego jednak w większości ludzie potraktują w taki sam sposób, w jaki potraktowali go 2000 lat temu. Nie łudźmy się, że jeżeli różne pomniejsze sytuacje czy okoliczności pozbawiają nas spokoju, cierpliwości, tracimy równowagę emocjonalną, to w czasie, w którym nie będzie już ducha Bożego na ziemi, nagle tak po prostu sami z siebie staniemy się. W pełni pokoju i będziemy potrafili tak, jak Pan Jezus się zachowywał i my się tak zachowywać, poddając się konsekwencjom swojej wierności Ojcu. A pamiętajmy, że zostaniemy tak samo potraktowani jak nasz Zbawiciel, jeżeli bez względu na wszystko pozostaniemy Bogu wierni. Dlatego to dzisiaj każdy z nas przechodzi różne próby, które wykazują, jaki jest nasz stan. I raczej ich nie przechodzimy, lub z dużą trudnością. Więc jeżeli myślimy, że jakoś to będzie, to niestety żyjemy ułudą. Tak jak już wspominałem, Pan Jezus siedmiokrotnie stawał przed możnymi tego świata, będąc oskarżany o najgorsze rzeczy. Podobnie będzie z nami. Siedem ostatnich plag jest dokładnie tym samym sądem, przed którym stawał Chrystus. Tylko, że Jezusa nie dotknęła żadna plaga. Natomiast Jego oskarżyciele, oskarżając Jezusa, sami się osądzili i ponieśli tego konsekwencje. Przeczytajmy fragment ze świadec. Zbawiciel pojmany o północy w Getsemane, wleczony tam i z powrotem z pałacu do sali sądowej, Dwukrotnie stawiany był w stan oskarżenia przed kapłanami, dwukrotnie przed Sanhendrydem, dwukrotnie przed Piłatem oraz raz przed Herodem. Wyszydzony, wychłostany, potępiony, wyprowadzony na ukrzyżowanie, niosący ciężkie brzemię krzyża pośród płaczu córek jerozolimskich i szyderstw pospólstwa. A więc widzimy siedmiokrotne stawianie Jezusa przed reprezentantami różnych systemów władzy. Siedem ostatnich plag również dotknie ludzi i każdy system tego świata, który doprowadził do zagłady całą ludzkość. Świat dokonał wyboru, czas Jego łaski się skończył. Chrystus ogłasza zakończenie się Jego wstawienniczej posługi, gdyż wszyscy ci, Którzy pragnęli oczyszczenia, zostali oczyszczeni. Nikt więcej już tego nie pragnie, więc Pan Jezus może wyjść ze świątyni w niebie i zakończyć swoją służbę. Wówczas rozpoczyna się najmroczniejszy okres w dziejach ludzkości. Duch Boży zostaje wycofany z ziemi. Ludzkie sumienia nie mają już żadnych hamulców. I są zdane wyłącznie na duchy demonów, a lud Boży zostaje pozostawiony sam sobie i, i nie dostrzega już niczego poza marnym zakończeniem swojego życia. Oskarżeni przez szatana za wszystkie grzechy ich życia, nie widzą już dla siebie nadziei, ale jednak pokochali Boga nie dla nagrody. Ale dla Niego samego, więc nie oglądając się na swoje własne życie, pragną pozostać Mu wierni bezwarunkowo i bezgranicznie, nie dla zbawienia, ale dlatego, że go miłują ponad własne życie wieczne. Wylewanie ostatnich plag pokazuje osądzanie i wydawanie wyroków na każdy system tego świata i ludzi ich reprezentujących. Siedem ostatnich plag będzie więc miało miejsce przy bezpośrednim udziale ludu Bożego. To oni, podobnie jak Chrystus dwa tysiące lat temu, zwyciężą szatana poprzez swoją wierność i posłuszeństwo prawu Bożemu. To oni właśnie wytrącą z diabelskich rąk wszelkie argumenty podważające Boży charakter i Bożą sprawiedliwość. To oni z bezwarunkowej miłości do swojego stwórcy będą gotowi na każde poświęcenie, włącznie z utratą życia wiecznego, aby, aby tylko nie zawieść Boga i pozwolić mu na ostateczne rozprawienie się z Grzechem i z tymi, którzy przylgnęli do Grzechu i nie skorzystali z Bożego Miłosierdzia i Jego ofiary. Dlatego pomimo nadludzkich pokus nie ugną się i nie zgrzeszą. Moi drodzy, zabrakło nam czasu na wnikliwe omówienie plag, ale bo wolałem pokazać ten cały mechanizm, który do tego doprowadzi, ale postaram się choć w skrótowej wersji przedstawić samo sedno, czy też istotę ich wylewania. Pragnę unaocznić nam fakt, że choć wszelkiego rodzaju kataklizmy będą się nasilały na naszej Ziemi, to jednak plagi nie dotyczą tylko tychże kataklizmów, gdyż one były, są, i będą do samego końca. Tylko jeszcze bardziej się zintensyfikują. Natomiast plagi opisane w Apokalipsie dotyczą głównie wymiaru duchowego. Poza tym wielki ucisk, który rozpoczyna się z chwilą zakończenia czasu łaski dla świata, wiąże się przede wszystkim z wycofaniem Ducha Bożego z naszej ziemi. Nie sposób nawet sobie wyobrazić, co wtedy będzie się działo. Gdyż jeszcze nigdy w historii ludzkości nie było takiego momentu, aby ziemia i jej mieszkańcy pozostali bez tej ochronnej Bożej łaski, a więc tego przemożnego wpływu na ludzkie sumienia Jego ducha. Mały ucisk, który będzie wiązał się z typowymi prześladowaniami ze strony Babilonu z jednej strony, a narastającymi problemami ogólnoświatowymi z drugiej strony, nie oddaje zupełnie tego okresu, w którym nastanie czas takiego ucisku, jakiego nigdy nie było, odkąd istnieją narody. Brak obecności Ducha Bożego odczuje nie tylko lud Boży, ale cała ludzkość. Ludzie zorientują się, że coś się stało, a będzie to efektem właśnie pierwszej plagi. Przeczytajmy. I usłyszałem donośny głos, mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: Idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. Pamiętacie, co to jest gniew? Bóg opuszcza. To jest Bóg odchodzi i się dzieje. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię, i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach, mających znamię zwierzęcia. I oddających pokłon Jego posągowi, kogo dotykają złośliwe wrzody, czyli całą ludzkość wszystkich ludzi, którzy przyjęli znamię zwierzęcia i oddali pokłon Jego posągowi. Po końcu czasu łaski będą przecież tylko dwie grupy ludzi. Ci, którzy przyjęli pieczęć Boga żywego i ci, którzy przyjęli znamion zwierzęcia. A więc wrzody pojawiają się na wszystkich ludziach, gdyż poza oblubienicą baranka cała ludzkość przyjmie znamię zwierzęcia. To właśnie dlatego kończy się czas łaski dla ludzkości, gdyż każdy człowiek opowiedział się, po której stronie stanie w tym ostatecznym konflikcie. Przeczytajmy fragment ze świadecz. będą tylko dwie klasy ludzi. Każda będzie wyraźnie opieczętowana. Albo pieczęcią żywego Boga, albo piętnem bestii i jej obrazu. Po końcu czasu łaski dla mieszkańców Ziemi powstaje podobna sytuacja, która miała już miejsce w czwartej pladze egipskiej, gdzie Pan Bóg powiedział do faraona: W tym dniu wyróżnię Ziemię Goszen, w której przebywa lud mój, i nie będzie tam much, abyś poznał, że ja jestem w pośród tej Ziemi. Uczynię też różnicę między ludem moim i między ludem Twoim. Jutro ukaże Ci ten znak. Czym zatem są owe wrzody? Ludzkość odrzucając trujanielskie poselstwo w mocy późnego deszczu, czyli czwartego anioła, odrzuciła podobnie jak Żydzi samego Chrystusa. Pan Bóg definitywnie odbiera swoją obecność Babilonowi, podobnie jak uczynił to z narodem żydowskim. Wrzody, które się pojawiły na bezbożnej ludzkości, są tutaj symbolem odebrania im tej Bożej ochrony przez ostateczne odebranie im swego ducha i oddania ich w niszczycielskie ręce szatana. Ludzie ci są pozbawieni całkowicie ochrony Boga. W czasie, kiedy w świątyni, w niebie, pan Jezus nie jest już kapłanem, a z ziemi Bóg wycofał swego ducha. W tym czasie ich jedynym kapłanem i orędownikiem jest sam szatan, przychodzący w przebraniu Mesjasza. Tak, tak. Wrzody w Starym Testamencie najczęściej były skutkiem nieposłuszeństwa. Jeżeli lud Boży nie słuchał głosu swojego Boga i nie spełniał pilnie wszystkich jego przykazań i ustaw jego, to Pan Bóg ostrzegał, że dotknie ich złośliwymi wrzodami, z których nie będą mogli już się wyleczyć. Tutaj o tym czytamy. A przez Jeremiasza Pan Bóg powiedział tak: Twój cios jest dotkliwy. Twoja rana jest nieuleczalna, nie ma na twój wrzut lekarstwa, nic nie może sprawić zabliźnienia. Wszyscy twoi kochankowie zapomnieli o tobie, nie troszczą się o ciebie, bo uderzyłem cię jak uderza wróg, okrutnym smaganiem za wielką twoją winę, za to, że liczne są twoje grzechy. Czemu krzyczysz z powodu swojej rany, że dotkliwy jest twój ból? Za wielką twoją winę ci to uczyniłem, za to, że liczne są twoje grzechy. Nie uśmierzy się żar gniewu Pana, aż spełni i urzeczywistni zamysły jego serca. I w dniach ostatecznych zrozumiecie to dokładnie. W tym fragmencie słowa Bożego, wrzód jest symbolem pozbawienia człowieka Bożej ochrony, a przez to oddaniem go w niewolę królestw tego świata. Uświadomienie sobie natomiast braku tejże ochrony kończy się często straszliwym bólem, wynikającym najczęściej z konsekwencji podejmowania złych decyzji w swoim życiu. Człowiek musi odczuć prędzej czy później skutki swego złego wyboru. Lud Boży Starego Testamentu często odczuwał skutki swego nieposłuszeństwa w postaci wrzodów lub niewoli. Ale Bóg miał i na tę chorobę swoje lekarstwo. Jeżeli pamiętacie, na czyim ciele, na skórze, pojawił się wrzód, a następnie zagoił się, to należało go pokazać kapłanowi, bo tylko kapłan mógł uznać takiego człowieka za czystego. A wiecie, co się teraz dokonuje? Świątyni, prawda? W Nowym Testamencie jest podobnie. Dopóki Pan Jezus jest w niebiańskiej świątyni naszym arcykapłanem, możemy przyjść do Niego i zostać oczyszczonymi, i później uznanymi przez Niego za czystych. Ale gdy On już skończy swoją misję kapłańską, to ci, którzy nie przyszli do Niego i nie skorzystali z Jego służby oczyszczenia, poniosą tego konsekwencje. I teraz pierwsze trzy poselstwa anielskie oferują jeszcze oczyszczenie i nawołują do zerwania z grzechem. Pamiętacie, studiowaliśmy to. Ci, którzy z ludu Bożego posłuchają, zostaną zapieczętowani i jako ruch już czwartego anioła w mocy późnego deszczu. To samo wezwanie skierują do ludu Bożego, który jeszcze jest w Babilonie, i wezwie go do opuszczenia wszystkich systemów tego świata, z którymi dopuszczali się duchowego cudzołóstwa. Ale pierwsza plaga z ostatnich siedmiu jest już tylko konsekwencją nieskorzystania z, z Bożego sposobu ratunku, a raczej korzystania z metod owych zastępczych zbawczych systemów co z kolei zapieczętowało ich już na wieki pieczęcią wiecznego unicestwienia. Już nie ma ratunku i nigdy go nie będzie. Nie ma wybaczenia, nie ma łaski, nie ma miłosierdzia. Ogrom tej tragedii jest wprost niewyobrażalny. Pomyślcie o chwili, w której uświadamiacie sobie, że nie ma już przebaczenia. Na twoim sumieniu ciąży ci jakiś grzech, ale nawet jeżeli go wyznasz i będziesz chciał go porzucić, to i tak nie będzie ci już przebaczone, gdyż w świątyni nie ma już tego, który przebaczał i oczyszczał. Świątynia została zamknięta. Pośrednik wstawiający się za grzesznikiem zakończył swoją posługę. I słowo Boże mówi nam o tym momencie. A świątynia napełniła się dymem od chwały Boga i Jego potęgi, i nikt nie mógł wejść do świątyni, jak długo, aż się spełniło siedem plag siedmiu aniołów. Zauważmy, w jak beztroski sposób świat sobie dzisiaj żyje, ale nie tylko świat. Bo ci, którzy mienią się dzisiaj ludem Bożym, również śpią Laudycejskim Snem, bak pan Jezus powiedział, Ty nie wiesz. Dla nas, dla Adwentystów ten czas łaski kończy się jeszcze wcześniej, gdyż jeżeli ktokolwiek z nas nie zostanie zapieczętowany pieczęcią późnego deszczu, to nie będzie już drugiej szansy. Ona pozostanie jeszcze tylko dla ludzi, którzy tkwią w Babilonie i nie mieli światła. I do nich zostanie skierowane już ostatnie poselstwo łaski i wezwanie ich do opuszczenia Babilonu. A to właśnie teraz nastała pora deszczowa. A kto z nominalnego ludu jest tego świadomy? Idź, pokaż się Achabowi, gdyż chcę spuścić na ziemię deszcz, powiedział Bóg. Ale kto chce tego słuchać? Dzisiejszy Ahab nie chce tego ani widzieć, ani o tym słyszeć. Nie przyjął nawet zaproszenia Bożego wezwania, aby móc ujrzeć chwałę Bożą. Na innym miejscu czytamy, dlatego bójmy się Pana naszego Boga, który daje w czasie właściwym, zarówno deszcz wczesny jak i późny. i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz, Błogosławieństwa. A kto dzisiaj ten czas rozpoznał? Nominalny lud Boży wszystkim się zajmuje, tylko nie tym, co najważniejsze. Nie zgromadził się w świątyni na sąd i nie przygotował się na Dzień Pojednania. A co to oznacza? Będzie wytracony ze Zgromadzenia Świętych. W tym końcowym czasie, kiedy Łaski już nie będzie dla nikogo. Wrzody są symbolem pozostawienia ludzi ich własnym wyborom, z uwagi na ich nieposłuszeństwo, wycofaniem z ziemi Bożego Ducha i pozostawieniem ludzi na pastwę ich króla Lucyfera, fałszywego Mesjasza Chrystusa. W tym czasie wierny lud Boży, tak jak Hiob, będzie wypróbowywany do niewyobrażalnych rozmiarów, jednak włos im z głowy. Nie spadnie. Niezależnie od tego, co każdego z nich będzie spotykało, to jednak Szatan nie będzie mógł odebrać im życia. A ich bezwarunkowa wierność zostanie ukazana w jaskrawym świetle do ciemności, którą wybrali wszyscy mieszkańcy Ziemi z powodu niewierności i nieposłuszeństwa Bogu. Świat za wszelką cenę będzie chciał się ich pozbyć. Tak jak za wszelką cenę chciano się pozbyć Chrystusa. Ale pomimo tego, że to Jezus był osądzany, to jednak ludzie sami na siebie wydawali wyrok. Podobnie będzie z grupą 144 tysiące. Pomimo tego, że będą w nienawiści u wszystkich mieszkańców ziemi, ścigani, osądzani, pozbawiani doczesnych dóbr, obdarci z dobrego imienia, pozbawieni środków do życia, prześladowani, traktowani jak banici. To jednak to ich prześladowcy będą w tym czasie sami na siebie wydawali wyrok. Myśląc, że lud Boży skazują na śmierć, sami siebie skażą na pochłonięcie w trawiącym ogniu w czasie powrotu Jezusa, wybawiciela swojej oblubienicy. I teraz kolejne plagi pokazują w dalszym ciągu osądzanie i wydawanie wyroków na każdy system tego świata i ludzi ich reprezentujących i czytamy a drugi anioł wylał swoją czaszę na morze i stało się ono jak krew zmarłego i każda dusza żywa umarła w morzu a trzeci anioł wylał swoją czaszę na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew i usłyszałem anioła wód mówiącego sprawiedliwy jesteś panie który jesteś i który byłeś, i święty, że tak osądziłeś. Ponieważ wylali krew świętych proroków, dałeś im również krew do picia, bo na to zasłużyli. I usłyszałem, jak inny mówił od ołtarza: Tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwe i sprawiedliwe są Twoje wyroki. Co oznacza w symbolice biblijnej morze? Są to ogromne akweny wodne, Rzeki są mniejszymi skupiskami wody. Już czytaliśmy, a jeszcze raz powtórzmy: wody, które widziałeś, nad którymi rozsiadła się przetecznica, to ludy i tłumy, narody i języki. Śmierć i krew. I zobaczcie, jeżeli na ludziach pozostał grzech, czyli wrzut, którego nie można już usunąć, przebaczyć i wymazać. To stali się oni całkowicie martwi duchowo. Dlatego Słowo Boże mówi nam. Każda dusza żywa umarła w morzu. Cała ludzkość stała się martwa. Rzeka, źródła wód symbolizują ludzkość w jej działaniu. Bo co? Bo rzeka płynie jest w ruchu. Na całej ziemi zapanują rozboje, choroby, przelew z krwi, bezprawie, nienawiść, zemsta. Dokonywane będą czyny całkowicie pozbawione mocy powstrzymującej łaski Bożej. Jeżeli teraz, kiedy jeszcze ta łaska nad światem jest obecna, a pomimo tego widzimy, co się dzieje na świecie, to wyobraźcie sobie, co się będzie działo, kiedy ludzkość nie będzie miała już żadnych hamulców moralnych. I będzie pozostawiona na łasce przeciwnika Bożego. Zamiast skorzystać z przelanej krwi Chrystusa i dać się obmyć ze swoich grzechów, to ludzie wybrali Barabasza zamiast Jezusa. Wybrali bandytę w jego nieprawości, zamiast uosobienie prawości w jej czystości. W czasie prześladowań małego ucisku, Pozbawili życia lud Boży, który ciągle ostrzegał ich przed tym, co nadejdzie. Ale tak jak prorocy Boży zawsze byli w nienawiści, kamienowani, mordowani, tak też i ci dwaj świadkowie, których symbolizuje Mojżesz i Eliasz, zostaną uciszeni przez mieszkańców Ziemi. W ten sposób sami ściągną na siebie krew. W podobnej sytuacji Żydzi ściągnęli krew na siebie i. Na swoje dzieci, kiedy w swojej nienawiści zamordowali Szczepana, który mówił im prawdę. Tym czynem zapieczętowali koniec łaski dla siebie, jako dla narodu wybranego. Oblężenie Jerozolimy, a następnie zburzenie jej i świątyni stały się symbolem końca świata, o którym Pan Jezus wyraźnie przepowiadał. To są straszne słowa. A oto, jaką plagą dotknie Jahwe wszystkie narody, które wyruszyły na Jerozolimę, czyli na oblubienicę. Ciało ich będzie się rozkładało, gdy jeszcze będą się trzymać na nogach, oczy będą im gniły w oczodołach i gnić im będzie język w ustach. W owym dniu będzie wśród nich straszne zamieszanie, zesłane przez tak Także jeden chwyci drugiego za bary i nawzajem podniosą na siebie ręce. Oto pokłosie ludzkiej bezbożności i konsekwencja uciskania i prześladowania ludu Bożego. A czwarty anioł wylał swoją czaszę na słońce i pozwolono mu przypalać ludzi ogniem. I ludzie zostali popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma władzę nad tymi plagami, a nie pokutowali, aby oddać mu chwałę. Moi drodzy, czwarta plaga jest symbolem ogólnoświatowego głodu. Słońce spali uprawy i nie będzie pożywienia. Te wszystkie kataklizmy już są obecne, które pochłaniają istnienia ludzkie, pozbawiają ludzi pożywienia, środków do życia w różnych częściach świata zresztą czytaliśmy prawda, te doniesienia. One będą stale narastać, ale w czasie, kiedy nie będzie już łaski, susze i głód zapanują w skali globalnej. Niegodziwi umierają, wie, umierają więc z głodu, chorób, zarazy, rozbojów. Czwarta plaga jest pokłosiem trzech pierwszych, czy też pewnego rodzaju stałym wzrostem dzieła śmierci i zniszczenia, kulminacją ludzkiej bezbożności w jej grzesznej zatwardziałości. Nie obejmie jednak wszystkich, gdyż nikt by nie pozostał. I wówczas piąta plaga nie mogłaby dokonać swojego dzieła, ani dwie ostatnie. Takie sprawozdanie czytamy prorocze. Zadrżałem na całym ciele, kiedym to usłyszał. Łzy we mnie wezbrały i zacząłem krzyczeć. Bezwład ogarnął moje kości i nogi mi się zachwiały. Lecz w spokoju czekałem na ów dzień ucisku, który miał przyjść na naród. Co nas cię Drzewo figowe kwitnąć już przestało. Nie ma też wcale jagód winnych do zbioru. Nic się nie rodzi na drzewie oliwnym. Na polach uprawnych żadne zboże nie rośnie. Pola uprawne nie dają żywności. W zagrodzie nie ma ani jednej owcy, żadnego bydła w oborze. To jest Słowo Boże, i ono dokona tego, co przepowiada. Gdyż nigdy jeszcze w historii ludzkości słowo to nie było próżne, tylko zawsze przyniosło ludzkości to co zapowiadało. Nie było łaski dla świata przedpotopowego, nie było łaski dla Sodomy i Gomory. Nie będzie również łaski dla tego świata w jego globalnej bezbożności i całkowitym upadku moralnym. Bo oto Jachwe stąpi ze swej siedziby, by pomścić nieprawość mieszkańców tej ziemi, poszukiwać grzechu na mieszkańcach ziemi, jak mówi nam ten przekład. A ziemia odsłoni krew i nie będzie już dłużej kryć pozabijanych. W szalonej i zaciekłej walce o przetrwanie ludzkie żądze i namiętności nie będą pohamowywane. Gdyż gniew Boży dosięgnie każdego bezbożnego mieszkańca tej ziemi: kapłanów, przywódców światowych i religijnych, ludzi biednych i bogatych. I tak czytamy. Taki będzie błąkał się po całym kraju uciśniony, zgłodniały, a cierpiąc głód, będzie się uciekał do wszelkiego gwałtu. Będzie bluźnił swojego króla i Boga, wznosząc wysoko swe oczy a potem spoglądając ku ziemi będzie widział tylko utrapienie, mroki, ciemność i przygnębienie. To jest niewyobrażalne. Ludzie zaczną zwracać się przeciwko teraz tym, którzy doprowadzili do takiego stanu ich życie. Ich złość nie spowoduje w nich skruchy, lecz rządzę zemsty. I czytamy... A piąty anioł wylał swoją czaszę na tron bestii i jej królestwo pogrążyło się w ciemności. A ludzie gryźli z bólu języki, bluźnili Bogu nieba z powodu swoich bólów i wrzodów, lecz nie pokutowali ze swoich czynów. Do ludzkiej świadomości dochodzi fakt, że zostali oszukani przez religijne elity tego świata. Nie ma już możliwości wyznania swoich grzechów, nie ma przebaczenia, nie ma łaski, dzięki której grzesznik mógł pokutować i skruszyć swoje serce. Ludzie cały czas przyjmowali łaskę nadaremno, aż do chwili, kiedy ta łaska jednak ustała raz na zawsze. Słuchali fałszywej Ewangelii i uspokajających słów elit tego świata o pokoju i bezpieczeństwie, o ratowaniu Ziemi. Aż przyszła na nich nagła zagłada. Pogardzali tymi, którzy głosili im prawdę, wyśmiewali, szykanowali, prześladowali, opluwali i mordowali. Przyszła więc pora na odpłatę tym, którzy zwiedli cały świat. Tron bestii pogrąża się w ciemności. Dlatego noc was zaskoczy i nie będziecie mieć widzeń. Przyjdzie na was noc czarna, nastanie dla was ciemność i nie będziecie wróżyli. Słońce zajdzie nad prorokami, dzień stanie się dla nich ciemnością. Skończyła się ich moc zwodzenia. Okazuje się, że tym ich, ich całym lekarstwem na problemy, z jakimi borykał się świat, nie była jednak niedziela klimatyczna. Lecz wierność Szabatowi i temu, który uczynił Szabat dniem świętym jako stwórca nieba i ziemi. Bardzo szybko następują wydarzenia jedno po drugim. Wylewana jest szósta i siódma plaga, które kończą egzystencję zbuntowanego świata. I szósty anioł wylał swoją czaszę na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda. Aby została przygotowana droga dla królów ze wschodu. I zobaczyłem trzy duchy nieczyste, jak żaby, które wychodziły z paszczy smoka i z paszczy bestii i z ust fałszywego proroka. A są to duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony kto czuwa i szczerze swoich szat. Aby nie chodził nago i aby nie widziano jego hańby, i zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armagedon. A siódmy anioł wylał swoją czaszę w powietrze, i ze świątyni nieba od tronu rozległ się donośny głos, który powiedział: Stało się. I nastąpiły głosy i gromy, i błyskawice, i nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek jest na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie ziemi. A wielkie miasto rozpadło się na trzy części i runęły miasta narodów, i został wspomniany przed Bogiem wielki Babilon, aby dać mu kielich wina zapalczywości swego gniewu. Pieszły wszystkie wyspy i gór już nie znaleziono. I spadł z nieba na ludzi wielki grad o wadze około jednego talentu, a ludzie bluźnili Bogu. Z powodu plagi gradu, bo plaga ta była bardzo wielka. Świat jeszcze próbuje coś zwojować, ale tylko po to, aby przypieczętować swoją całkowitą klęskę. Pamiętacie, kiedy Szatan uderzył ze wszystkich swoich sił Chrystusa, wtedy co? Wtedy przegrał. I to będzie, miało, i to, będzie to. Elity tego świata tracą poparcie ludzkości. Nierządnica zostaje całkowicie zrujnowana, a więc wszelki przejaw religijności wśród ludzi zanika zupełnie, i nie mają już żadnych skrupułów przed niszczeniem tego wszystkiego, co jeszcze kiedyś uważali za święte. Szatanowi udało się wymazać z umysłów ludzkich jakikolwiek ślad istnienia Boga. Rewolucja francuska powtarza się, ale tym razem na skalę globalną. I czytamy że dziesięć rogów, które widziałeś na bestii, oni znienawidzą nierządnicę i sprawią, że będzie spustoszona i naga i będą jeść jej ciało i spalą ją w ogniu. W tym widzeniu nierządnicą jest Babilon, a bestią sam szatan, który na krótko swojej personifikacji przejmuje absolutną władzę nad światem i dokonuje ostatecznego zniszczenia wszystkiego, co miałoby jeszcze jakiekolwiek ślady chrześcijaństwa, wiary i odnoszenia się do Chrystusa. Jego nienawiść do Syna Bożego z powodu przegranego boju wprowadzał go w niepohamowaną furię i wściekłość. Niszczy wszystko i wszystkich, otaczając się jedynie zadeklarowanymi swoimi wyznawcami, którzy uznają go jako anioła światłości. I czytamy fragmenty ze świadectw. Źli są napełnieni żalem nie z powodu ich grzesznego lekceważenia Boga i swych bliźnich, ale dlatego, że Bóg zwyciężył. Lamentują z tego, co się stało, a nie żałują swej nieprawości. Świat widzi tę prawdziwą grupę, których wyszydzali i wykpiwali, których pragnęli zgładzić. Jak przeszli bez szkody przez burzę, trzęsienie ziemi i zarazę. Ten, który jest dla przestępców jego prawa ogniem pożerającym dla swego ludu, jest bezpiecznym schronieniem. Żaden język nie może wyrazić pragnienia, jakie nieposłuszni i nielojalni czują za tym, co stracili na zawsze, życiem wiecznym. Uświadamiają sobie, co stracili przez przestępstwo. Padają do stóp tych, których wiernością pogardzali, i wyszydzali, wyznając, że Bóg ich umiłował. Pytamy dalej. Ludzie widzą, że byli uśpieni. Gorliwie oskarżają się nawzajem o prowadzenie do zniszczenia, ale wszyscy jednoczą się w wysuwaniu swego najbardziej gorzkiego potępienia wobec kaznodziejów. Niewierni pastorzy prorokowali miłe sprawy, prowadzili swych słuchaczy do czynienia nieważnym prawo Boga i ku prześladowaniu tych, co zachowywali je świętym. Teraz w swej rozpaczy ci nauczyciele wyznają przed światem swe dzieło zwiedzenia. Tłumy są pełne furii. Jesteśmy zgubieni krzyczą, a Wy jesteście przyczyną naszej ruiny. I zwracają się do fałszywych stróżów. Ci, co najbardziej ich podziwiali, wypowiadają teraz najstraszniejsze przekleństwa wobec nich. Ręce, które miały być użyte do zabijania ludu Bożego, teraz są użyte do zniszczenia Jego wrogów. Wszędzie jest walka i przelew krwi. I Słowo Boże mówi nam o tym, pobici przez Jachwę dnia tego zalegną. Od krańca ziemi po kraniec. Nie będą opłakiwani, zbierani, ani też grzebani. Staną się mierzwą na powierzchni ziemi. Podnieście lament i krzyk o pasterze. Tarzajcie się w prochu, przewodnicy trzody, bo dopełniły się dni waszej rzezi. Skruszę was i runicie jak kruche naczynie. Zniknie schronienie dla pasterzy i ratunek dla przewodników trzody. Słuchaj, rozlega się wołanie pasterzy i lament przewodników trzody. Jachwe pustoszy bowiem ich pastwisko. W innym miejscu czytamy Oto Jachwe spustoszy ziemię, zniszczy ją, oblicze jej odmieni, mieszkańców zaś jej rozproszy. Tak będzie z ludem, jak i z kapłanem, ze sługą, jak i z jego panem, ze służebną, jak i z jej panią, z nabywcą, jak i ze sprzedawcą, z tym, który pożycza, pożyczki udziela, jak i z tym, który ją zaciąga, tak z dłużnikiem, jak i z wierzycielem. Doszczętnie spustoszona będzie ziemia, splądrowana będzie tak, splądrowana. Oto Jachwe wyrzekł to słowo, bo pan wydał taki wyrok. Żałobom okryje się ziemia, utraci żywotność, świat zmarnieje, zdrętwieje, i wysokości wraz z ziemią omdleją. Zatem, jeszcze raz, bójcie się Boga i oddajcie mu chwałę. A już wiecie, co to znaczy oddawanie chwały, prawda? Gdyż nadeszła godzina sądu jego, i oddajcie pokon temu, który stworzył niebo i ziemię i morze. I źródła wód. Jeżeli nie skończyłeś na czas pracy w piątek. To dzień ten nie zostanie przez Boga wydłużony, żebyś mógł dokończyć swoją pracę jeszcze przed szabatem. Czy tak? Niestety szabat nastanie zgodnie z ustalonym czasem, a więc po zachodzie słońca w piątek. Niezależnie od tego, czy skończyłeś swoją pracę, czy nie. Szabat nie zaczeka. Więc jeżeli jej nie zakończysz na czas, będziesz przestępcą prawa Bożego. I teraz, moi drodzy, jeżeli ponad wszelką wątpliwość Pan Bóg ostrzegł nas, że ten świat grzechu nie potrwa dłużej niż sześć tysięcy lat, to niezależnie od tego, czy będziemy gotowi na ten koniec, czy nie, Jezus powrócił. Aby wyzwolić tych, którzy jednak się przygotowali. Ten czas nie zostanie już wydłużony. Sześć tysięcy lat jest ostateczną granicą dla panoszenia się zła. Czy zatem jesteś gotowy? I przysiągł. Na żyjącego na wieki wieków, który stworzył niebo i to, co jest w nim. I ziemię, i to, co jest na niej, i morze, i to, co jest w nim. Że nie będzie więcej czasu chronos. Koniec chronologicznego czasu w historii tej ziemi. Zegar zatrzymuje się na sześciu tysiącach lat, które kończą erę grzechu. Ten czas kończy się dokładnie jesienią 2027 roku. Żyjemy zatem w ostatniej, już końcówce historii tego świata. A elity tego świata w bardzo dokładny i wprost niewolniczy sposób realizują scenariusz napisany im przez samego szatana. Drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, nasz ratunek jest tylko w Jezusie Chrystusie w tym prawdziwym, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, w tym, który jest panem szabatu a nie panem niedzieli pogańskiego dnia słońca sąd przynosi zwycięstwo nad papiestwem czyli nad bestią i jej obrazem jednak człowiekiem grzechu jest w pierwszej kolejności osobiście szatan upadek ewy i adama i życie w grzechu wprowadziło ludzką naturę w grzeszny stan i kiedy ten stan zostanie usunięty przez ostateczne pojednanie na sądzie, wówczas panowanie grzechu zostaje na zawsze złamane. Czy chcesz mieć w tym swój udział? Czy raczej wolisz mieć udział w tych plagach, które nawiedzą niepokornych i zbuntowanych? Na koniec przeczytajmy przepiękne słowa. A Jozue był ubrany w szatę brudną, w plugawe odzienie, i tak stał przed Aniołem. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: Zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: Oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Zdjąłem z ciebie karę za Twoje grzechy, i każę Cię ubrać w odświętny strój. Zdjąłem z ciebie Twoją nieprawość. Potem rzekł: Włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty. A anioł pana stał przy tym. Potem dał anioł pana uroczystą obietnicę Jozłemu. Tak mówi pan zastępów. Jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam Ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, Ty i Twoi towarzysze, którzy siedzą przed Tobą. Są oni mężami dobrej zapowiedzi. Jesteście mężami, którzy są znakiem, że oto ja przywiodę swego sługę latorośl. To prorocze podobieństwo odnosi się szczególnie do przeżyć ludu Bożego w czasie sądu. W starotestamentowym dniu pojednania arcykapłan reprezentujący lud Boży stawał przed Bogiem na sądzie. Owa brudna i plugawa szata przedstawiała grzeszność natury ludzkiej. Jej usunięcie przedstawiało ostateczne pojednanie albo usunięcie grzechu, wymazanie, a zawój na głowę przedstawiał pieczęć Boga żywego. Wcześniej czytamy w tym fragmencie o oskarżeniach szatana, które kieruje on do Boga wobec ludu Bożego, a Pan Bóg odpowiada mu poprzez ostatni akt dramatu w tym wielkim boju. Wskazuje na tych, którzy stali się tak czyści, jak On sam jest czysty. Dlaczego? Bo skorzystali z błogosławieństwa Dnia Sądu i zostali ostatecznie pojednani z Bogiem na wieczność. Jaki udział ludu Bożego jest w tym dziele? Jozue był ubrany w szatę brudną, w plugawe odzienie i co? I tak stał przed Aniołem. Jaki był udział Jozłego w tym przebraniu go z szat plugawych na szatę odświętne? On tylko stał. A całej reszty dokonał sam Chrystus. A więc naszą rolą jest jedynie uznanie naszej grzeszności i pozwolenie Jezusowi na oczyszczenie nas przez sąd. Tam dokonuje się dla nas ostateczne pojednanie którego sprawcą jest nasz zbawiciel na mocy swojej własnej przelanej krwi za nas za nasz grzech za naszą grzeszność czy zatem pozwolimy mu na dokonanie tego dzieła w nas czy wreszcie uznamy że nie ma w nas żadnej wartości że wszystko to co sobą reprezentujemy jest plugawe brudne i grzeszne czy pozwolimy się Jezusowi rozebrać do naga, aby następnie mógł ubrać nas w swoją świętą szatę, jego cudownego charakteru, miłości, prawości i czystości? Jeżeli tak, to wówczas staniemy się żywą zapowiedzią tak czytaliśmy znakami powrotu Chrystusa i zdołamy ostrzec tylu ludzi, do ilu Pan Bóg nas pośle lub postawi nam na naszej drodze życia i służby. Czy jesteśmy już od dzisiaj na to gotowi? Czy już dzisiaj pozwolimy Bogu na dokonanie tego dzieła w nas i przez nas dla jego chwały? Niechaj zatem tak się stanie. Amen.